Przygotowanie Hochlandu właśnie polega też na tym, że mamy, budujemy taką trzecią nogę, gdzie mówimy, jak, w jaki sposób można wykorzystać białka roślinne dla produktów, które spełniają te same oczekiwania konsumentów, jak te, które dzisiaj produkujemy z białek mlecznych. Trochę Pan antycypował tą końcówką odpowiedzi moje następne pytanie, bo chciałem spytać o plany rozwoju Hochland, nie tylko w Polsce, ale też faktycznie szerzej w kontekście grupy, bo to, co Pan wspominał o Niemczech, też wpisuje się w jakby cały trend, którym widzimy w Europie. Oczywiście jak szybko on rezonuje w Polsce, to jest inny temat. To też nie o tym pytanie. Natomiast tak jak faktycznie patrzymy na Państwa konkurentów, na co kładą atencję, to widzimy, że tutaj te aspekty, o których żeśmy rozmawiali, tej zrównoważonej produkcji i ograniczenia wpływu produkcji mleka na środowisko, to jest to w co firmy inwestują. Widzimy też duże inwestycje w moce produkcyjne, w produkcję serów. No i to głównie mówimy o tych inwestycjach związanych z proeksportowymi działaniami. No i trzecim jest ten wątek faktycznie alternatyw białka, czy alternatyw mleka w ogóle, czyli tej ekstrakcji, produkcji kategorii produktowych związanych z białkami roślinnymi. No i gdzie Państwo w tej układance jesteście? Jakie plany na przyszłość, Panie Prezesie? Właściwie wszędzie. Pan już wszystko powiedział. Ja mogę tylko powiedzieć, że my wszystko... O szczegóły poprosimy, takie insighty. We wszystkich tych kierunkach działamy. Co dotyczy inwestycji, to my właśnie możemy tak z dumą nawet powiedzieć, że w ciągu ostatnich 2 lat inwestowaliśmy szczególnie w naszą zakładzie w Węgrowie. Chyba więcej niż zainwestowaliśmy w poprzednie 10 lat. Czyli bardzo dużo nowych inwestycji, zwiększyliśmy dużą inwestycją nasze moce produkcyjne dla serów Almette. Wyszliśmy, jak może ktoś już zauważył, z nowym produktem serka kanapkowego w wersji czekoladowej ostatnio na rynek. Bardzo fajnie się przyjął i to też musieliśmy zwiększyć nasze moce produkcyjne tam, czyli w Węgrowie sporo inwestycji w to, co my nazywamy core business. Tak samo w Kazimierzu nowa linia została podczas pandemii zresztą zainstalowana, która dla produkcji serów topionych. Nowa włoska linia o bardzo dużych mocach. Przygodą było rzeczywiście instalowanie tego za pomocą zdalnego sterowania jakby, bo producenci akurat siedzieli w tych najbardziej dotkniętych rejonach Włoch w tym czasie. Ale wracając do inwestycji, czyli w nasz główny biznes, nasz tak zwany core, inwestujemy cały czas, będziemy to robić, unowocześniać, automatyzować, inwestujemy w nowe opakowania, idące w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań. Co dotyczy innych rzeczy, zaczęliśmy, jak powiedziałem, ostrożnie, na razie ze sprzedaży tylko, nie produkcji, produkcji wegańskiej w Polsce. Przyglądamy się, co się na tym rynku dzieje. Przyglądamy się zresztą zawsze, co się dzieje na rynku. I nie ukrywamy, że oczywiście jesteśmy też zainteresowani w zawsze jakąś bardzo dobrą, pasującą i kosztowo, i jeśli chodzi o portfel produktów, akwizycją, także na to się nigdy nie zamykaliśmy, tylko że to jest na polskim rynku mleczarskim dla firmy prywatnej dość duże i trudne przedsięwzięcie, bo mamy do czynienia z większości ze spółdzielniami. A dla spółdzielni jest znacznie prościej być kupionym przez spółdzielnię niż przez przedsiębiorstwo prywatne, co i widzimy w niektórych procesach koncentracyjnych w mleczarstwie, ale nie chcę dalej na ten temat drążyć. Natomiast my na pewno będziemy się rozwijać w segmencie białek roślinnych, tak ogólnie mówiąc, bardziej szczegółowo nawet nie mogę nic powiedzieć, nawet gdybym chciał, ale to jest kierunek, który jest dla nas jednym z kluczowych. No i będziemy iść w kierunku też, i idziemy cały czas w kierunku zbadania rynku dla specyficznych jakości mleka, czyli wspomnieliśmy o biomleku, o innych
kategoriach mleku. Tam, gdzie się to będzie opłacało, gdzie znajdziemy konsumenta i handel, który jest gotów taki towar sprzedawać tak, żeby się rolnikowi opłacało, to oczywiście my chętnie wstępujemy w rolę przetwórcy i producenta takich wyrobów. Natomiast na to trzeba znaleźć odpowiedni moment i widzimy, że nie wszystkim to wychodzi, którzy za wcześnie wchodzą w niektóre rzeczy. Panie prezesie, pan się obracał teraz w kręgu produkcji i sprzedaży. A ja chciałem zapytać o coś, co no, też jest jakimś ostatnio znakiem firmowym. W grudniu otworzyliście pierwszy sklep związany z konceptem chleb i ser w specyficznym czasie. W związku z tym pytanie, czy to jest początek całej serii takich sklepów? Jak państwo oceniają no właśnie w tych prawie już po pół roku ten pomysł, czy on rokuje na przyszłość? On jest w bardzo specyficznym miejscu, czyli w Kazimierzu jest ten sklep, więc pytanie, czy jest planowana ekspansja na przykład w jakichś większych ośrodkach też? Wie pan, ja w swojej karierze zawodowej byłem, kiedyś pracowałem jako prezes Wedla i jak sobie zaliczę do tego, co ja zdołałem tam zrobić, to jest właśnie początek pialni czekolady Wedla, zbudowanie sieci franszyzowej, które jak się bardzo przyglądam się od czasu do czasu i cieszę się, że to działa bardzo fajnie. Więc ja mam może takie trochę zamiłowanie do stworzenia albo połączenia biznesu FMCG czy konsumenckich detalicznych z gastronomią. Uważam, że to ma zawsze sens, jeśli to są produkty, które są popularne. I czasami niektóre produkty przecież powstały w gastronomii i wędrowały do detalu. Przykład espresso. Nie? Kto by kiedyś trzymał maszynę espresso w domu, a dzisiaj to jest dość popularna rzecz. Tak dla woli wstępu. Natomiast może kiedyś za 10 lat rzeczywiście ktoś powie, oj, to był początek, ten pierwszy sklep w Kazimierzu, wielkiej sieci franszyzowej, chleb i ser od Hochland. Natomiast mówiąc szczerze, tutaj zrobiliśmy z potrzeby taką próbę, a mianowicie niedawno kupiliśmy od naszych sąsiadów, kupiliśmy po prostu działkę. I gdzie stała stara, już bardzo, powiedzmy, podniszczona mleczarnia i między innymi był sklep firmowy, ale ten sklep firmowy dla Kazimierza był takim specjalnym miejscem i kiedy powiedzieliśmy, że my przejmujemy ten teren i będziemy musieli zlikwidować tą starą mleczarnię, to obiecaliśmy dwie rzeczy, a że przejmujemy personel, który chce u nas pracować z mleczarni i B, że nie zamkniemy ten sklep. No, jak się przyglądaliśmy później temu sklepowi bardziej szczegółowo, to tak powiedziałem, no nie jest to zbyt ekonomiczna decyzja, ale zrobiliśmy to i dzisiaj ten sklepik jest bardzo fajny. A już skoro go mamy, to powiedzieliśmy, zróbmy z niego takie pole eksperymentalne, jak można połączyć chleb i ser. Tam korzystamy na przykład z naszej lokalnej takiej piekarni, to robi bardzo dobry chleb w Kazimierzu, a my dodajemy nasz ser. No i z tego powstają piękne kanapki, piękne sałaty, z tego powstały różne pomysły na zupy i tak dalej. Także na razie to jest taki eksperymentalny sklepik, a jeśli widzimy, że niektóre koncepcje się nadają do tego, żeby wędrować dalej, no to ja liczę na to, że w najbliższym roku może zobaczymy 2-3 nowe outlety i wypróbujemy to w taki sposób, no nie chcę powiedzieć fast food, to jest chyba trochę inna koncepcja, ale spróbujemy trochę namieszać naszymi wyrobami. No to będziemy się przyglądać. Ja jeszcze chciałem zapytać o taki znak firmowy związany z firmą Hochland, to znaczy, a właściwie z promocją produktów firmy Hochland, to znaczy o loterię. Skąd w ogóle taki pomysł promowania i jak państwo to po latach oceniają? Które z tych loterii są najbardziej popularne? Można na przykład, nie wiem, zdobyć czy wygrać dom z widokiem na Giewont, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest.
Śmiało. I po pierwsze w takich obawach, albo powiem tak, wie pan, ja już od 20, tak policzyłem ostatnio, prawie 30 lat jestem w FMCG i widziałem na swoje życie też wiele promocji, ale nie pamiętam, żebym ja sam popierał powtórzenie promocji po raz 5. i 6. Tej samej dokładnie promocji, bo zawsze się znudzi, no i marketing z reguły tego nie chce, bo chce coś nowego dodać, każdy tam ma swoje aspiracje. Natomiast akurat tu się przytrafiło tak, że i brand manager, i marketing manager, marketing director i prezes wszyscy jednogłośnie mówią, kurczę, nie, powtórzmy to, bo to co roku daje coraz lepsze, coraz większe efekty. I to jest ta nasza loteria Almety, gdzie można wygrywać dom w górach. No po pierwsze jest to idealnie dopasowane moim zdaniem do samego produktu, ta naturalność, ta więź z naturą, a po drugie moim zdaniem to jest jednak takie trafienie w aspiracje ludzkie. Swój dom, piękny widok, spokój, natura i to w końcu, co to jest, to próbujemy, zjemy. Almety i tak jest popularne, więc powiem tak, wielu z tych zwycięzców nie kupiło specjalnie Almety dla loterii, tylko kupiło ją. Ale jest oczywiście duży przypływ. Widzimy po cyfrach, że ta loteria Almety się cieszy wielkim uznaniem. Ale nie tylko ta loteria, bo właśnie przed chwilą, kilka dni temu zakończyliśmy też loterię na nasze produkty Hochland, bo z reguły robimy te dwa w ciągu roku. I tym razem zrobiliśmy tak, że jest 5 zwycięzców z poważnymi nagrodami pieniężnymi, a właściwie 6 zwycięzców, bo 6. taka sama nagroda poszła do Pajacyka, do organizacji charytatywnej. I to też pomogło, bo my chcemy pokazać, że to nie jest, to nie są chwyty marketingowe, to jest po prostu dusza trochę Hochlandu, to jest rodzinny biznes, który nigdy nie robi tylko dla siebie, ale zawsze też myśli o tych społecznościach, w których działa. I myślę, że to docenili konsumenci. Właśnie zostali wyłonieni 5 zwycięzców. Jeszcze sprawdzamy, czy wszystko jest ok. Na to mamy jeszcze trochę czasu, ale to dzisiaj taki status jest. I lada chwila będą ogłoszeni. No i każdy zabierze ze sobą trochę fajny kawałek pieniędzy akurat. No i przede wszystkim cieszy nas to, że część tej nagrody idzie do Pajacyka. Więc to są dwie bardzo udane loterie. Dlaczego akurat taki sposób, a nie inny? No po prostu się udał. I mamy zresztą takie popularne produkty, że chyba loteria jest bardzo ciekawym takim źródłem dodatkowych, jeśli ona ma oczywiście prosty mechanizm, który nie wymaga wypisywania długich listów i udowodnienia wielu, wielu rzeczy, tylko mechanizm dość prosty i to pomaga rzeczywiście aktywizować znowu i zainteresować produkt. To żeby tak logicznie się to wszystko spinało, to ja podejrzewam, że następny sklep Chleb i Ser powinien być też z widokiem na Giewont. Panie prezesie, i proszę pamiętać, że to jest mój pomysł, jakby co. Pan Peter Knauer, dyrektor generalny i prezes zarządu firmy Hochland Polska, był z nami. Bardzo pięknie dziękujemy. Rozmawiali pan Michał Siwek, BNP Paribas i Wojciech Szeląg. Kłaniamy się nisko, do zobaczenia.